poszerz swoje polarne horyzonty z eduarctic.pl. Ja nazywam się Julian Podgórski, jestem doktoratem Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej, afiliowanym ja przy Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj opowiem Państwu o zdjęciach satelitarnych, o tym, jak są robione, w jaki sposób się na nich pracuje i trochę też o samych satelitach, dzięki którym możemy takie zdjęcia oglądać. Na koniec webinarium, po wszystkich slajdach, po moim wykładzie, zapraszam również na quiz Kahoot, który będzie przeprowadzony na platformie Kahoot, w którym będą pytania podsumowujące tę wiedzę, którą będę przekazywał już za chwilę. I gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotyczące tego, co mówię, czy ogólnie zdjęć satelitarnych, to można je w trakcie webinarium wpisywać na czacie, a ja na nie wszystkie odpowiem albo w trakcie, albo pod koniec, oraz na koniec będziemy mieli też chwilę czasu na zadawanie pytań też i na czacie, i poprzez połączenie głosowe. Dobrze, zacznijmy od takiego wstępu, powiedzmy, dzięki któremu będziemy mogli sobie ustalić, o czym właściwie mówimy i czym jest zdjęcie satelitarne. Tutaj akurat łatwo jest odpowiedzieć. Zdjęcie satelitarne jest to każde zdjęcie wykonane aparatem, który znajduje się na satelicie, na jakimś satelicie. I w dzisiejszym webinarium będziemy zajmować się tylko zdjęciami Ziemi. Będę pokazywał tylko, jeżeli się jakieś pojawią zdjęcia, to tylko to będą zdjęcia naszej planety, ale warto wiedzieć, że duża część wiedzy, którą posiadamy o innych planetach, czy o Księżycu, czy o Marsie, czy o Wenus, bierze się również ze zdjęć satelitarnych, ze zdjęć wykonanych przez satelity, które krążą wokół właśnie tych ciał niebieskich, obcych, tych, które Ziemią nie są. Po co właściwie robi się zdjęcia satelitarne? Po co robić zdjęcia z kosmosu? Na samym początku, jak to często bywa przy takich zaawansowanych technologiach, główna motywacja była wojskowa i pierwsze zdjęcia satelitarne, pierwsze satelity z aparatami były wysyłane w kosmos przez armię amerykańską czy radziecką w celu szpiegowania po prostu przeciwników w okresie zimnej wojny, ale później w miarę rozwoju, w miarę popularyzowania się tej technologii coraz więcej innych zastosowań znajdowano dla zdjęć satelitarnych. Dzisiaj oczywiście wciąż te motywacje wojskowe są aktualne, ale bardzo często wykorzystuje się zdjęcia satelitarne na przykład do kartografii, do robienia map w celach naukowych, kiedy badamy powierzchnię Ziemi albo układy chmur, a dla nas, z naszego punktu widzenia zwykłych użytkowników, zwykłych ludzi, zdjęcia satelitarne często są po prostu bardzo ładne i bardzo, bardzo przyjemnie nam się je ogląda, tak jak na przykład to piękne zdjęcie Islandii, które pobrałem z programu Google Earth. A czym jest satelita w takim razie? Według takiej najściślejszej definicji satelita to jest każdy obiekt, który obiega jakąś planetę. Więc wychodziłoby na to, że Księżyc Ziemi jest satelitą i rzeczywiście tak jest. Można mówić, że nasz Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi. Ale w bardziej potocznym rozumieniu tego słowa i w takim, którego ja będę używał w trakcie tego webinarium, to satelita oznacza sztucznego satelitę, czyli jakiś obiekt, który jest stworzony przez człowieka i obiega jakąś planetę. Satelity wykorzystujemy do bardzo wielu celów, nie tylko do robienia zdjęć, ale współcześnie na satelitach na przykład opiera się znaczna część nawigacji, cały system GPS, inne systemy pozycjonowania globalne opierają się na satelitach. Przez satelity przesyła się sygnał telewizyjny, wiele innych rzeczy. Jest mnóstwo satelitów, które wynosi się w kosmos tylko w celu badawczym, w celu prowadzenia jakichś badań dotyczących na przykład nieważkości albo
zachowania urządzeń w przestrzeni kosmicznej, więc te satelity współcześnie są używane do bardzo wielu rzeczy, ale znowu dzisiaj będziemy mówić tylko o tych, które robią zdjęcia Ziemi. I przykładem takiego satelity, takim chyba najpopularniejszym i najbardziej ikonicznym jest Landsat. Jeden, to jest cały program satelitarny, zdjęć satelitarnych i ta grafika u dołu przedstawia wizję artystyczną tego, jak satelita Landsat wygląda, czy może wyglądać, podróżując sobie nad naszą planetą i robiąc jej zdjęcia. Ta grafika to nie jest zdjęcie, to nie jest tak, że tam był inny satelita, który mógł zrobić zdjęcie, to jest wizualizacja stworzona przez jakiegoś artystę. Dobrze. I więc zacznijmy nasze rozważania o powstawaniu zdjęć satelitarnych od jakiegoś zdjęcia satelitarnego. Jako, że jesteśmy w programie eduarctic.pl, wybrałem zdjęcie, które bardzo silnie się wiąże z Arktyką, a jest to zdjęcie polskiej stacji polarnej Horensund na Spitsbergenie. Każda osoba może sobie łatwo to zdjęcie podejrzeć, wchodząc na Google Earth, znajdując polską stację polarną, przybliżając do odpowiednio niskiej wysokości i otrzymamy właśnie taki obraz i rozejrzyjmy się, co tutaj na tym zdjęciu się znajduje. Oczy rzucają nam się napisy, wszechobecne różne napisy. Na górze w rogu mamy na przykład taki suwak, którym można regulować datę, oglądać zdjęcia tego samego obszaru z różnych momentów w czasie. Mamy w środku, u dołu takie słowa Image Copyright 2016 Digital Globe. To jest copyright firmy, która to zdjęcie wykonała, które potem firma Google odkupiła z umożliwieniem pokazywania go światu, a dzięki temu wiemy, jaka firma wykonała to zdjęcie, na które akurat w tej chwili patrzymy i w ten sposób możemy spróbować na przykład dowiedzieć się, jaki satelita to konkretne zdjęcie wykonał. Jeszcze niżej mamy trochę innych danych. Na przykład mamy datę uzyskania obrazu, to jest 17 sierpnia 2013 roku, współrzędne geograficzne tego miejsca, na które patrzymy, wysokość nad poziomem morza, tego fragmentu terenu, który widzimy, oraz wysokość punktu widzenia, czyli z jakiej wysokości świat wyglądałby tak jak na tym zdjęciu, gdybyśmy to my sobie tam lecieli, na przykład czy samolotem, czy paralotnią. I te informacje, jak i wiele innych takich na przykład, jak właśnie to, jaki satelita wykonał zdjęcie, o jakiej godzinie, w jakim miejscu, to są tak zwane metadane. Metadane, czyli dane o danych, czyli wszystkie te informacje, które opisują jakiś zbiór danych, w tym wypadku to są informacje, które opisują zdjęcie satelitarne. A co widzimy na samym zdjęciu? Widzimy budynki stacji polarnej w kształcie litery T i obok dodatkowe prostokątne budowle. Widać łatwo bardzo jest rozróżnić ścieżkę, która prowadzi z budynku stacji na plażę. Na plaży mamy jeszcze jakąś jedną prostokątną konstrukcję, białe zbiorniki. Od razu na pierwszy rzut oka umiemy odróżnić, gdzie jest plaża, gdzie jest woda, gdzie jest zatoka, skały, jakaś roślinność. Dla nas te wszystkie obiekty są intuicyjnie rozpoznawalne, mimo że zdjęcie jest stosunkowo ziarniste, ono nie jest idealnie ostre. I teraz spojrzyjmy na inne zdjęcie tego samego obszaru, też zdobyte w Google Earth, raczej wycięte przeze mnie z Google Earth, więc też każda osoba może sobie łatwo to zdjęcie podejrzeć. I co my tutaj mamy? To jest ten sam obszar, okolice polskiej stacji polarnej, tylko w większym oddaleniu. I to, na co warto zwrócić uwagę? Na to, że wszystkie metadane, wszystkie te informacje tekstowe, które wcześniej tak pieczołowicie przeczytałem, się pozmieniały. Zamiast Digital Globe mamy Image Landsat Copernicus, co znaczy, że te zdjęcia, na które patrzymy, już są dziełem innej firmy czy innego programu obserwacji Ziemi.
Mamy inną datę uzyskania obrazu, trochę inne współrzędne, bo środek tego obrazu, na który patrzymy, się trochę przesunął. Inną wysokość punktu widzenia, teraz już jest to 15 km, tak więc Spitsbergen wyglądałby w ten sposób, gdybyśmy patrzyli na niego z wysokości 15 km. I to, co najbardziej się zmieniło w najbardziej oczywisty sposób, to naturalnie obraz. Zamiast stacji polarnej, jej bezpośredniego otoczenia, ścieżki na plażę, widzimy góry, lodowce, jezioro Rievaltned. A to, gdzie dokładnie jest stacja, widzimy wyłącznie dzięki pinezce. Po budynku w stacji nie da się z tej odległości i na tym zdjęciu zobaczyć. I nawet gdybyśmy to konkretne zdjęcie przybliżyli dużo, dużo bliżej, tak, że program powiedziałby nam, że wysokość punktu widzenia jest taka sama jak na poprzednim zdjęciu, to i tak tego budynku byśmy nie zobaczyli. Bo warto zauważyć, że mimo że na tym zdjęciu są znacznie większe obiekty, wielki lodowiec, wysokie góry, całe jezioro, to jego ziarnistość, tak na pierwszy rzut oka, jest w gruncie rzeczy taka sama jak przed chwilą. I co nam te wszystkie rzeczy mówią? Te wszystkie rzeczy pozwalają nam przejść do takiego bardzo ważnego dla zdjęć satelitarnych konceptu, jakim jest rozdzielczość przestrzenna zdjęcia. Zacznijmy może od przypomnienia sobie o pikselach. Każde zdjęcie cyfrowe, nie tylko satelitarne, ale też takie, które robimy aparatem cyfrowym albo komórką, składa się z bardzo dużej liczby malutkich pikseli. Każdy piksel to jest taki mały kwadracik w tym zdjęciu i każdy z nich może mieć tylko jeden kolor. W jednym pikselu jest tylko jeden kolor i koniec kropka. I kiedy mówimy o zdjęciach satelitarnych, które patrzą prosto w dół na powierzchnię Ziemi, to ta matryca, ten obraz, w którym jest jakaś liczba pikseli, no, musi zmieścić w sobie pewną ilość przestrzeni naszej powierzchni, naszej Ziemi. Jeżeli mamy dobrą rozdzielczość, czyli te piksele są małe, to w jednym pikselu mieści się mała ilość terenu i dzięki temu te kolory są dużo wiarygodniejsze, bo pamiętajmy, że w każdym pikselu mieści się tylko jeden kolor, więc jeżeli w pikselu jest tylko biały śnieg, no to piksel jest biały i sprawa jest prosta. Ale jeżeli w pikselu znajduje się czerwony dach budynku i trochę śniegu, no to wtedy aparat musi te kolory ze sobą wymieszać, żeby dojść do tego, jaki kolor ma się znaleźć wewnątrz piksela. I w ten sposób właśnie powstają takie rozpikselowane obrazy. Tam, gdzie piksel w całości wpada do jeziora, to jest wyraźnie niebieski, ale tam, gdzie piksel jest pół na pół jezioro ze śniegiem, to staje się błękitny, jasnobłękitny, a tam, gdzie niebieskie jezioro łączy się z brązową skałą, to w ogóle ten kolor przybiera taki różowy odcień, pomimo że nic w terenie różowego się nie znajduje. I te same zasady obowiązują przy gorszej rozdzielczości, przy czym w tym wypadku do jednego piksela mieści się znacznie większa powierzchnia Ziemi, co oznacza, że na przykład małe budynki już nie mogą sobie pozwolić na posiadanie własnego piksela i zawsze zostaną rozmyte z jakimiś otaczającymi obiektami. Tak samo rzecz się ma z jeziorem. W tym dolnym przypadku słabej rozdzielczości żaden piksel nie obejmuje jeziora w całości, więc mamy rozmaite ciekawe artefakty kolorystyczne, kiedy pojawiają się nam różowe czy zielone piksele, tam gdzie w ogóle różowych i zielonych rzeczy nie znajdziemy, a niemożliwe jest też już odnalezienie dokładnego położenia budynków, bo zamiast zajmować po 2-3 piksele, budynki zajmują na przykład 1/4 piksela, a którą z tych 1/4, tego już na podstawie samej tej informacji z aparatu nie jesteśmy w stanie zgadnąć. I od czego zależy rozdzielczość przestrzenna zdjęcia satelitarnego? Pewnie byśmy zawsze chcieli mieć jak najlepszą tę rozdzielczość. W praktyce nie zawsze, o czym też powiem za chwilę. Ale w przypadku zdjęć satelitarnych rozdzielczość zależy zasadniczo od dwóch najważniejszych rzeczy. Pierwszą z nich jest
jakość aparatu, który robi zdjęcia. I tutaj sytuacja jest taka sama jak w codziennym życiu. Nowocześniejszy, lepszy, droższy aparat na orbicie będzie miał więcej pikseli, dokładniejszą aparaturę, więcej pamięci na pokładzie i będzie w stanie mieć lepszą rozdzielczość i więcej pikseli, większą dokładność, przy czym tym no, nie będę się zajmował, bo tutaj sprawa jest prosta, lepszy, droższy sprzęt, więcej pikseli. W przypadku zdjęć satelitarnych to, co nas najbardziej interesuje, to odległość pomiędzy satelitą a powierzchnią Ziemi. I wyobraźmy sobie teraz takiego abstrakcyjnego satelitę, który sobie lata nad powierzchnią Ziemi i robi jej zdjęcia. On jest zupełnie nierealistycznym satelitą, którego aparat ma tylko 3 piksele ułożone w rządku. Oczywiście takich satelitów nie ma, bo takie 3 piksele raczej nie miałyby większego sensu, ale na potrzeby naszego eksperymentu myślowego niech to będą 3 piksele, które sobie łatwiej wyobrazić. Jeżeli ten satelita leci około metrów nad powierzchnią Ziemi, to jeszcze jedna rzecz. Kiedy satelita patrzy w dół, to co on widzi, to jest pewien stożek. Jakiś w tym wypadku, ponieważ mam jedną linię, to jest jakiś trójkąt. I ta część Ziemi, która wyląduje w aparacie, której zostanie zrobione zdjęcie, odpowiada podstawie tego trójkąta czy tego stożka, jeżeli mamy taki normalniejszy aparat. I jeżeli satelita znajduje się 600 km nad Ziemią, to podstawa tego stożka będzie sobie liczyła na przykład 90 metrów. Te 90 metrów trzeba zmieścić w 3 pikselach, bo tylko tyle mamy, więc na każdy piksel przypada 30 metrów i rozdzielczość jest dobra, bo stosunkowo mała ilość przestrzeni się mieści w tym pikselu. Ale jeżeli oddalimy satelitę na przykład na 36 tysięcy kilometrów, dużo, dużo więcej, to pole widzenia się znacznie poszerza. I podstawa tego trójkąta na powierzchni Ziemi, którą widzi satelita, już ma dużo większą długość, na przykład 3000 metrów. Ale wciąż musimy się zmieścić w tych 3 małych pikselach, więc dzielimy sobie te 3000 na 3 i nagle się okazuje, że w jednym pikselu mieści się aż 1000 metrów, co nam daje oczywiście znacznie słabszą dokładność. Dobrze. I podałem tutaj 2 przykładowe odległości, 600 i 36 tysięcy kilometrów. To są takie nieokrągłe wartości. Mogłem równie dobrze napisać 100 i 1000 albo 10 tysięcy i 100, bo to jest tylko abstrakcyjny przykład, ale te 600 i 36 tysięcy mają znaczenie pewne, gdyż są to w pierwszym wypadku w przybliżeniu, w drugim stosunkowo dokładnie, dwa najpopularniejsze rodzaje orbit, na których funkcjonują satelity obserwacji Ziemi. Pierwsza z nich to orbita okołobiegunowa, a druga to orbita geostacjonarna. Tę grafikę zaczerpnąłem z SEOS Project i ona jest wizualizacją wszystkich satelitów, które w pewnym momencie krążyły nad Ziemią. Widzimy i chmarę satelitów, które krążą blisko powierzchni Ziemi na orbitach okołobiegunowych i charakterystyczny pierścień satelit, które wszystkie są mniej więcej w tej samej odległości, mniej więcej nad równikiem, i to jest orbita geostacjonarna. Obie z tych orbit są bardzo popularne, obie mają swoje zastosowania, swoje wady i zalety i teraz przejdziemy do ich omówienia. Orbita okołobiegunowa ma pewien szeroki, wydaje mi się, że dość szeroki zakres, a na pewno w porównaniu z geostacjonarną, szeroki zakres wysokości. Możemy mówić o orbitach okołobiegunowych między 100 a 1000 km nad poziomem gruntu. Teraz pokażę Państwu wizualizację. Na tej orbicie krąży m.in. satelita Landsat, jak i bardzo wiele satelitów robiących zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Taki satelita krąży sobie po orbicie i robi zdjęcia powierzchni, ale przez to, że jest dosyć nisko nad Ziemią, to ma bardzo wąskie pole widzenia. W zamian, przez to, że jest na tej wysokości, jest bardzo szybki,
i okrąża Ziemię, wykonuje pełną swoją orbitę w ciągu godziny, półtorej godziny, 2 godzin, więc bardzo szybko. I cały czas, co widać teraz na tym filmiku, który zaczerpnąłem od NASA, cały czas krąży po tej samej orbicie, krąży po tej samej trasie, nie przemieszcza się, a to, co się dzieje, to Ziemia obraca się pod satelitą, dzięki czemu z każdym kolejnym przelotem nad naszą planetą jest on w stanie zmapować, sfotografować inny kawałek powierzchni. W zamian za to, że tak szybko krąży i tak dużo różnych miejsc fotografuje jednego dnia, taki satelita wymaga dosyć długiego czasu, żeby wrócić w to samo miejsce. Przez to, że ten pas fotografowany jest tak wąski, to zanim satelita wróci z powrotem w to samo miejsce i zrobi kolejne zdjęcie na przykład naszego domu, potrafią na przykład minąć 2 tygodnie. Więc taka orbita zapewnia nam bardzo dokładne zdjęcia, bardzo dobrej rozdzielczości, ale w zamian mamy je stosunkowo rzadko, na przykład tylko raz na 2 tygodnie z każdego miejsca, a to w sytuacji takich na przykład miejsc jak Arktyka czy Wielka Brytania jest problematyczne, bo cały czas są chmury. Oprócz satelitów obserwacji Ziemi, takim przykładem ciekawego obiektu, który krąży na orbicie okołobiegunowej, jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Ona również krąży na orbicie okołobiegunowej i jest to też orbita bardzo popularna, gdyż stosunkowo łatwo na nią wynosić ładunki rakietami. Z kolei orbita geostacjonarna już ma dużo mniejszy wybór wysokości, gdyż orbita geostacjonarna jest tylko jedna. I znajduje się na wysokości mniej więcej 36 tysięcy kilometrów nad powierzchnią planety, nad powierzchnią Ziemi. Inne planety będą miały inne wysokości orbit geostacjonarnych. I charakterystyczną cechą tej orbity jest to, że satelita obraca się z taką samą prędkością kątową co Ziemia. To oznacza, że z punktu widzenia obserwatora na powierzchni, na przykład nas, oznacza to, że satelita wisi nad jednym punktem. I teraz też mam wizualizację tego zjawiska. O, satelity krążą sobie po orbicie geostacjonarnej, ale Ziemia również sobie krąży w takim samym tempie, więc cały czas ten sygnał jest nadawany w to samo miejsce, czy zdjęcie jest cały czas robione tego samego obszaru, dzięki czemu satelita nie krąży tak wokół całej planety i nie zwiedza naszego świata tyle razy dziennie, kilka razy w różnych miejscach. Wadą tej orbity i tej bardzo dużej odległości jest znacznie słabsza rozdzielczość, ale w tych zastosowaniach, do których się używa orbity geostacjonarnej w obserwacji Ziemi, to nie ma takiego dużego znaczenia, bo orbity geostacjonarne, no, wykorzystują przede wszystkim satelity meteorologiczne czy oceanograficzne, tak? A badacze, którzy korzystają z tych zdjęć, znacznie bardziej potrzebują informacji o tym, jak na przykład chmury czy struktury ciśnienia czy cyklony ewoluują w czasie i to właściwie w czasie rzeczywistym, niż bardzo dobrej dokładności przestrzennej. A tą ewolucję w czasie bardzo łatwo śledzić, bo dzięki temu, że satelita cały czas patrzy ten sam obszar, na ten sam fragment Ziemi, może robić zdjęcia bardzo często tego samego miejsca, tego samego obszaru, na przykład co 15 minut, dzięki czemu możemy obserwować ruch wielkich mas powietrza czy wielkich mas chmur w czasie rzeczywistym i zupełnie nam nie przeszkadza to, że jeden piksel na takim zdjęciu ma na przykład 1 albo 2 kilometry, bo po prostu taka dokładność nie jest nam potrzebna. Innym zastosowaniem, dla którego ta cecha orbity geostacjonarnej jest absolutnie niezbędna, są satelity telewizyjne, przepraszam, gdyż jeżeli przesyłamy sygnał naszej telewizji przez orbitę, przez satelitę,
No to chcielibyśmy, będąc na przykład amerykańską telewizją, żeby nasz sygnał był odbierany cały czas w Ameryce, a nie co godzinę w innym miejscu. Tak samo powiedzieliby nadawcy europejscy, że oni by chcieli, żeby sygnał europejskiej telewizji trafiał tylko do Europy, a nie co chwilę do innego kraju. Dlatego na orbitach geostacjonarnych znajdują się też satelity telewizyjne. Dobrze, wprowadziłem przed chwilą pojęcie prędkości kątowej, więc teraz dajmy sobie jeszcze krótką chwilę na ćwiczenie, a raczej opowieść z dziedziny fizyki. Dlaczego właściwie orbita geostacjonarna musi mieć dokładnie taką jedną, jedyną wysokość, a orbity polarne mają taki duży wybór wysokości? Wiąże się to z prędkością kątową i omówmy sobie to pojęcie. Prędkość taka, jaką znamy z codziennego życia, to jest prędkość liniowa. Jakiś obiekt, na przykład satelita czy statek kosmiczny, biegnie sobie po prostej i jeżeli w ciągu sekundy pokona 100 metrów, to sytuacja jest dla nas jasna, jego prędkość to 100 metrów na sekundę. Teraz wyobraźmy sobie, że satelity krążą po okręgu, tak jak w przybliżeniu to satelity czynią. Jeżeli satelita będzie krążył po jakimś szerokim okręgu, to pokonując 1/4 tego okręgu, pokona jakąś dużą odległość, na przykład 1000 kilometrów czy 1000 metrów, jakiś to jest abstrakcyjny, powiedzmy, łuk. Ale jeżeli będzie krążył po wąskim jakimś okręgu, o małym promieniu, to ta sama 1/4 okręgu będzie oznaczała, że pokona dużo mniejszą odległość, na przykład 100 metrów albo 10 metrów. I fizycy, obserwując nie tylko satelity, ale wszystkie obiekty, które w jakiś sposób się obracają, czy wokół własnej osi, czy krążą wokół jakiegoś obiektu, stwierdzili, że bardzo by im się przydała jakaś miara, która by pozwalała porównywać i stwierdzać, że te dwie satelity, czy te dwa samochodziki, które krążą po kołach o różnych, po okręgach o różnych promieniach, ale wciąż pokonują 1/4 swojego okręgu, żeby można je było łatwo przypisać tę samą wartość i wykombinowali, że można to wyrazić przez kąt, gdyż każdy wycinek łuku, każdy wycinek koła odpowiada jakiemuś kątowi w okręgu, więc można powiedzieć, jaką część, jaki tego okręgu pokonuje jakiś obiekt biegnący po okręgu dzięki przypisaniu tego kąta. I na przykład w tym wypadku pokonania 1/4 okręgu jest to 90 stopni na sekundę. Więc znów sprawa jest może troszkę bardziej skomplikowana, ale mam nadzieję, że już prosta. I w jaki sposób nam się to przekłada na nasze satelity? W przypadku orbity geostacjonarnej chcielibyśmy, żeby prędkość kątowa satelity była taka sama jak prędkość kątowa Ziemi. Czyli żeby w czasie jednego obrotu Ziemi dookoła swojej własnej osi, satelita raz obleciał Ziemię dookoła. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na prędkość liniową, to będziemy mieli całkiem niezły galimatias, bo satelita będzie obiegał jakiś bardzo długi okrąg nad powierzchnią planety. Ziemia będzie zataczała jakieś koło, którego dokładna długość będzie zależna od tego, gdzie jesteśmy na tej Ziemi, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę prędkość kątową, no to już te obliczenia stają się dużo łatwiejsze. I poruszanie się po orbitach w ogóle ma taką swoją cechę, że żeby utrzymać się na danej wysokości, na orbicie musimy utrzymywać jakąś konkretną prędkość. Każda wysokość orbity, każda wysokość nad powierzchnią Ziemi ma jakąś wysokość, jakąś prędkość, którą trzeba cały czas utrzymywać, bo jeżeli się tę prędkość zmieni, to zaczniemy się albo wznosić na wyższe orbity, albo schodzić na niższe. I satelity na orbitach polarnych, tam gdzie jest zielona strzałka, poruszają się ze znacznie większą prędkością kątową niż Ziemia, okrążają Ziemię znacznie więcej razy dookoła niej, niż ona by się mogła sama obracać.
Więc nie robi nam takiej dużej różnicy, na jakiej dokładnie to będzie wysokości. Możemy się zastanowić nad tym, jaką chcemy mieć rozdzielczość, jakie mamy fundusze na wystrzelenie rakiety, na jak długo chcemy zaplanować naszą misję. Wszystkie te takie czynniki niezwiązane z prędkością satelity są dużo ważniejsze przy projektowaniu orbity misji na orbicie polarnej. A w przypadku misji na orbicie geostacjonarnej sprawa jest ustalona. Musimy mieć satelitę utrzymującego bardzo konkretną prędkość i mającego przez to bardzo konkretną jedną wysokość, gdyż każda orbita ma swoją własną prędkość, a my chcemy mieć tę jedną orbitę, która ma dokładnie taką samą prędkość kątową jak Ziemia. Dlatego jest to mniej więcej 36 tysięcy kilometrów, bo tylko tam satelita poruszający się wokół Ziemi utrzyma tę własność patrzenia cały czas w jedno miejsce. Gdybyśmy go wynieśli wyżej, to nagle mu Ziemia zacznie uciekać, a jakbyśmy go sprowadzili trochę niżej, to on z kolei zacznie uciekać z tego miejsca, w którym chcielibyśmy go zawiesić. I wróćmy w takim razie do zdjęć. Już wiemy skąd i dlaczego z takiej wysokości się je wykonuje. Ten satelita, którego sobie wyobrażamy, tam doleciał w ten kosmos, zrobił zdjęcie i co dalej? Bo to zdjęcie, jakby no nie patrzeć, po zrobieniu jest wewnątrz satelity. Na początku misji satelitarnych obserwacji Ziemi w latach 60. nie było jeszcze rozwiniętych, czy małych, czy odpowiednio dobrych aparatów cyfrowych i po prostu aparat fotograficzny nagrywał wszystkie zdjęcia na kliszę, która następnie była zrzucana z orbity w specjalnej kapsule i tę kapsułę przechwytywano. Czasami na przykład Amerykanie mieli taką technikę, że tę kapsułę przechwytywali w powietrzu przy pomocy helikoptera. Później taki helikopter dostarczał kapsułę z filmem do laboratorium, tam film wywoływano i można było oglądać na przykład powierzchnię Ziemi i co się dzieje w rosyjskich bazach wojskowych czy radzieckich. Dzisiaj oczywiście w XXI wieku wszystko odbywa się cyfrowo. W satelitach znajdują się cyfrowe aparaty fotograficzne, które robią cyfrowe zdjęcia i w momencie, kiedy przelatują nad stacjami odbiorczymi, które patrzą w niebo i zbierają transmisję od tych satelitów, to wszystkie te dane, te zdjęcia, które zostały zrobione, trafiają na Ziemię przekazem radiowym i w takiej stacji są przerabiane. Jeżeli kiedyś zdarzyło się Państwu obrabiać jakieś zdjęcia cyfrowe, to prawdopodobnie na przykład w Photoshopie zauważyli Państwo, że jest tam kilka kanałów. Jest czerwony, zielony, niebieski. Są takie trzy szare obrazy w skali szarości, które odpowiadają trzem długościom fal świetlnych. Tak samo rzecz się ma w przypadku zdjęć satelitarnych cyfrowych. I takie właśnie dane satelita nam zsyła na Ziemię, a w laboratorium komputerowym dzięki bardzo zaawansowanym technologiom, bardzo wielkim serwerom, te kanały są zbierane razem i dzięki nim powstają obrazy na przykład takie w świetle widzialnym tak zwanym, czyli takie jak my byśmy je widzieli naszymi oczami. Oczywiście w przypadku zdjęć satelitarnych, które są stosowane do celów naukowych, bardzo, bardzo często, jeżeli nie przede wszystkim, to tych kanałów jest dużo więcej. To nie jest tylko czerwony, zielony i niebieski. Mamy też zdjęcia w ultrafiolecie, w podczerwieni, w dokładniejszych czy węższych zakresach tych znanych nam kolorów, więc tych danych jest znacznie więcej niż jest w stanie z siebie wyprodukować taki codzienny aparat cyfrowy, niemniej technologia i jej jakby koncepcyjna podstawa jest taka sama. I teraz, skoro tak już prawie wszystko wiemy, wróćmy na stację polarną, zająć się ostatnim etapem przygotowywania zdjęcia satelitarnego. Takie zdjęcie, jeżeli je zrobimy, na przykład w satelicie, ale to samo można powiedzieć o codziennych zdjęciach cyfrowych. Jeżeli robimy zdjęcie cyfrowe na przykład w Paryżu, to zdjęcie samo w sobie nie jest świadome, że na nim znajduje się wieża Eiffla. To my
jako obserwatorzy widzimy na przykład charakterystyczny budynek i jesteśmy w stanie powiedzieć, że no to jest zdjęcie z Paryża, no bo widzę na nim wieżę Eiffla, to dla nas to jest jasne, ale zdjęcie samo w sobie jako plik cyfrowy nie ma o tym pojęcia. A w przypadku zdjęć satelitarnych ta kwestia tego, żeby zdjęcie wiedziało, czym jest, jest bardzo ważna, no bo chcielibyśmy, żeby po wejściu na przykład na Google Earth i stukaniu współrzędnych naszego mieszkania albo wpisaniu do wyszukiwarki naszego miasta, żebyśmy zobaczyli zdjęcia naszego miasta. Więc bardzo ważnym procesem, bardzo ważną operacją jest georejestracja albo georeferencja. Jest to proces, technika nadania takiemu zdjęciu współrzędnych geograficznych. I najczęściej robi się to automatycznie. Satelita, który przelatuje nad jakimś obszarem i robi zdjęcie, metadanych, czyli tych danych o danych, o których wspomniałem na początku, umieszcza informacje, w jakim miejscu dokładnie, w jakich współrzędnych geograficznych się znajdował, kiedy robił to konkretne zdjęcie. I ta informacja spływa razem z danymi do naszej stacji odbiorczej i tam już algorytmy przypisują, przeliczają te informacje o położeniu satelity na informacje o położeniu zdjęcia. Ale czasami my jako naukowcy potrzebujemy dużo dokładniejszych informacji o położeniu niż nam to zapewnia ten automat, albo możemy mieć na przykład zdjęcia nie z satelit, tylko z samolotu albo z drona i chcemy je sobie ręcznie umiejscowić we współrzędnych geograficznych. Wtedy niestety bardzo często trzeba to zrobić ręcznie i wygląda to tak, że znajdujemy na zdjęciu jakieś punkty charakterystyczne dla nas jako ludzi. Na przykład patrząc na zdjęcie polskiej stacji polarnej, widzimy budynki i widzimy, że te budynki no, mają narożniki, bo są prostokątne. Więc udajemy się z ręcznym GPS-em w teren do tych narożników budynków i przy nich robimy pomiar. Mierzymy, jakie dokładnie współrzędne są. Na przykład mamy budynek przy stacji prostokątny z pineską, idziemy tam w rzeczywistym świecie, mierzymy sobie współrzędne i wychodzi nam, że to jest 77 stopni, 0 minut, 8, 62 sekundy północnej, 12, 15 stopni, 32 minuty, 22,66 sekundy wschodniej, zapisujemy to, potem idziemy do następnego budyneczku, do następnego narożnika, spisujemy kolejne współrzędne i kolejne i kolejne. I jak mamy takich punktów, na przykład kilkadziesiąt, wracamy do naszego komputera, otwieramy specjalny program dla geografów i tam znajdujemy te same punkty na zdjęciu, wbijamy pineski wirtualne tym razem i wstukujemy te współrzędne, które sobie zanotowaliśmy w terenie, a następnie algorytm już taki specjalnie przygotowany do przetworzenia takich danych przerabia, rozciąga, skaluje to zdjęcie w ten sposób, żeby zarejestrować je we współrzędnych geograficznych. I tak przebiega rejestracja i mamy finalną formę zdjęcia satelitarnego czy lotniczego, którą można już z łatwością wykorzystać do różnych analiz, na przykład geograficznych albo wywiadowczych. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj nic się nie zepsuło na dzieleniu się ekranem, więc myślę, że możemy teraz dać sobie chwilę na przeprowadzenie quizu w platformie Kahoot. Chyba, że chcą Państwo wcześniej odbyć sesję pytań-odpowiedzi, to wtedy proszę o taką informację albo na czacie, albo głosowo. Ja teraz za chwilę pokażę Państwu ekran właśnie aplikacji Kahoot. Żeby wejść do quizu, należy wejść na tą stronę kahoot.it i można to zrobić zupełnie dowolnym urządzeniem, które obsługuje połączenie z internetem, telefon, tablet, komputer, cokolwiek i wstukać PIN gry, ten numer tej gry, którą ja dla Państwa założyłem i tam będzie kilka pytań, ale oczywiście, jeżeli w trakcie przyjdą Państwu do głowy jakieś pytania, to proszę je na czacie
umieszczać. A tymczasem, o widzę, że już mamy pierwsze dwie osoby, to myślę, że ten quiz sobie będziemy za chwilę przeprowadzać. To dajmy sobie jeszcze, widzę, że dzisiaj mamy nie tak bardzo dużo osób, więc dajmy sobie jeszcze minutę, góra dwie, żeby wszyscy chętnie dołączyli i przeprowadzimy sobie ten quiz. Tutaj mignęło, ale dobra, widzę, że chyba mamy prawie komplet, więc możemy zacząć quiz, w razie czego oczywiście w trakcie też można dołączać. No to raz, dwa, trzy. Tak. Będziemy mieli 7 pytań dotyczących tych treści, które z poniższych rzeczy nie jest satelitą Ziemi. Księżyc, Landsat, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy orbita okołobiegunowa. Jedna z tych rzeczy nie jest satelitą Ziemi. I satelitą nie jest orbita, która jest orbitą, czyli tak tą trasą, po której krążą satelity. Wszystkie inne rzeczy są satelitami. Księżyc jest satelitą naturalnym, Landsat jest satelitą robiącym zdjęcia. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest stacją kosmiczną, ale zgodnie z definicją również jest sztucznym satelitą Ziemi, bo krąży wokół Ziemi. Następne pytanie. Jaki jest najmniejszy element zdjęcia cyfrowego? Jak on się nazywa? Czy jest to rozdzielczość, Landsat, piksel czy metadane? Nazywa się on piksel. Wszyscy prawidłowo odpowiedzieliśmy. Bardzo się cieszę. I Stanisław jest na prowadzeniu w klasyfikacji punktowej. Kolejne pytanie. Wysokość orbity geostacjonarnej to 36 tysięcy kilometrów. 35 tysięcy kilometrów, 36 tysięcy metrów czy 3600 kilometrów? Jest to 36 tysięcy kilometrów. Pozostałe odpowiedzi były dość podchwytliwe, więc tutaj nie ma zbyt dużo dla mnie do wyjaśniania. Po prostu były to wartości wizualnie podobne, ale nie takie jak trzeba. I jak się trochę nam wzniósł na drugie miejsce. Czwarte pytanie. Która z tych wysokości może być wysokością orbity okołobiegunowej? 500 km, 10 km, 100 metrów czy 36 tysięcy km? Jest to 500 km. Tak jak wspomniałem, orbity okołobiegunowe mają dosyć duży wybór między 100 a 1000 km. 100 metrów to zdecydowanie za nisko, to jest mniej więcej wysokość takiego wieżowca i jakby satelity latały na wysokości wieżowców, to nasz świat na pewno byłby zabawniejszy, niestety tak nie jest, a 36 tysięcy to orbita geostacjonarna z poprzedniego pytania. Stanisław wciąż na prowadzeniu. Piąte pytanie, prędkość kątowa opisuje. Każdy ruch po okręgu, każdy ruch w kosmosie, tylko ruch satelitów na orbicie geostacjonarnej, czy dokładność zdjęć satelitarnych. Czego używamy do czego używamy prędkości kątowej? O. Do każdego ruchu po okręgu, tak jak wspominałem, to jest abstrakcyjny termin z fizyki, który opisuje nie tylko satelity, ale na przykład tancerki czy samochody jeżdżące po torze wyścigowym. A orbita geostacjonarna to był taki bardzo szczególny przypadek, do którego potrzebowałem właśnie prędkości kątowej, żeby go Państwu objaśnić. Klasyfikacja pozostaje niezmieniona. Przechodzimy do przedostatniego pytania. Dowiązanie zdjęć do współrzędnych geograficznych to metadane, georejestracja, Landsat czy Google Earth. Ten proces dowiązania to georejestracja. Wszyscy świetnie odpowiedzieliśmy, prawie wszyscy świetnie odpowiedzieliśmy. Metadane
to są te informacje, które wykorzystujemy, żeby to dowiązanie, tego rejestrację wykonać. To są dane o danych, o naszym zdjęciu, informacje o naszym zdjęciu. I myk, i wciąż klasyfikacja niezmieniona. Więc ostatnie pytanie. Popularny satelita obserwujący powierzchnię Ziemi nazywa się Landsat, Księżyc, Google Earth czy Pixel. To Landsat. Bardzo dobra odpowiedź. Jest to amerykański satelita, który krąży sobie nad naszą planetą, robi jej zdjęcia, a te zdjęcia możemy od amerykańskich instytucji, każdy z nas zupełnie za darmo pobierać. Dziękuję za udział w quizie. Zwycięzcą zostaje U na trzecim miejscu, Jako na drugim miejscu i na pierwszym Stanisław. Gratuluję wszystkim, dziękuję wszystkim za udział w quizie. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. I wciąż mamy chwilę czasu, żeby mógł odpowiedzieć na jakieś pytania, na przykład takie, jakie tylko Państwu przyjdą do głowy, czy na czacie, czy przez mikrofon. Mogę na Ziemię? Nie. Satelity są w cudzysłowie jednorazowe, to znaczy nie, że jednorazowe robią jedno zdjęcie, ale jak skończy im się użyteczność, na przykład im się skończy paliwo do manewrowania, czy zużyją się komponenty, to taki satelita powoli będzie zbliżał się do Ziemi, aż wpadnie w atmosferę i spali się i zginie. Współcześnie wymaga się od misji satelitarnych, żeby miały przygotowany właśnie plan deorbitacji, czyli plan na to, co chcą zrobić ze swoim satelitą, kiedy już jego użyteczność się skończy, bo przez ostatnie ponad 50 lat regularnych misji satelitarnych po prostu na orbitach powoli robi się śmietnik i coraz trudniej znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie można bezpiecznie, bez ryzyka zderzenia operować, więc współcześnie już zaczyna się wymagać, żeby każdy, kto wysyła coś na orbitę, miał jakiś pomysł, jak potem to z tej orbity ściągnąć, aczkolwiek już po ściągnięciu raczej nie ma użytku, bo taki satelita się po prostu spala w atmosferze. Jakiekolwiek resztki miałyby dotrzeć do Ziemi i uderzyć i nie daj Boże zrobić komuś krzywdę, to na tę okoliczność tak się planuje deorbitację i to nie tylko satelitów, ale też jakichś na przykład komponentów rakiet, żeby spadały do oceanu i często planuje się to wszystko tak, żeby celować tymi obiektami w środek Oceanu Spokojnego, w te obszary oceanu, które są najdalej oddalone od jakichkolwiek ludzkich osad, miejscowości, wysepek. Tak, wiadomo jest, ile satelit krąży obecnie. Jest to śledzone przez różne służby. No, nie jestem pewien dokładnie jakie. Da się w internecie znaleźć takie strony, jak mamy na przykład dla samolotów stronę Flightradar, gdzie możemy oglądać sobie w czasie rzeczywistym, gdzie różne samoloty sobie latają. Są takie strony dla satelitów. Nie mam chyba na bieżąco takiej strony, żeby szybko wkleić, ale są i można sobie tam zajrzeć, popatrzeć na przykład, jaki satelita teraz nad nami lata i też zobaczyć, ile ich jest. I to są wielkości rzędu kilkanaście tysięcy różnych obiektów, o których wiadomo, że krążą po naszych orbitach. I ta liczba nam wzrośnie niedługo, gdyż Elon Musk ma taki projekt o nazwie Starlink i w ramach tego projektu, który ma nam dać satelitarny przekaz internetu na cały świat, włącznie z tymi miejscami, gdzie dzisiaj internetu nie ma, bo jest daleko od serwerów, czy ciężko doprowadzić przewody, to on by chciał, żeby te satelity dostarczały internet nawet w najbardziej odludne miejsca i tych satelitów ma być kilkadziesiąt tysięcy. To
znacznie, wielokrotnie zwiększy liczbę obiektów na orbicie w porównaniu z tym, co jest tam teraz. Czy Polska nie ma takich satelitów obserwacji Ziemi robiących zdjęcia, z których moglibyśmy pobierać dane? Istnieją polskie satelity, ale są to satelity naukowe, wysyłane w kosmos w celu prowadzenia jakichś badań. Nie wiem dokładnie jakich. Na pewno, teraz nie pamiętam, która Politechnika wysłała malutkiego satelitę o nazwie LEM. Ale są to projekty naukowe prowadzone przez Politechniki czy instytuty badawcze. Nie mamy zbyt dużej floty kosmicznej, że tak to bombastycznymi słowami ujmę. Natomiast w Polsce są firmy z sektora kosmicznego, które badają, rozwijają i konstruują komponenty do satelitów. Więc co jakiś czas, śledząc wiadomości technologiczne czy z branży kosmicznej, można się dowiedzieć, że jakiś tam satelita, czy łazik, czy innego rodzaju pojazd kosmiczny ma na przykład wysięgnik, albo baterie, albo czujnik wyprodukowany przez polską firmę. Albo Polski Instytut Naukowy, bo tak też bywa, że to instytuty, nie tylko firmy się tym zajmują. Tutaj trudno, czy umiejscowienie satelity jest poprzedzone jakimiś konsultacjami międzypaństwowymi. Tutaj trudno mi dokładnie na to odpowiedzieć, ale różne przesłanki wskazują na to, że niekoniecznie, że do tej póki co wydaje mi się, że panuje takie myślenie, no, że kosmos jest wielki, więc czym się tu przejmować? A kosmos jest wielki, a satelity są malutkie. No w praktyce właśnie te orbity już nam się powoli zapychają. Okazuje się, że kosmos może jest i wielki, ale ta część, która nas interesuje, jest bardzo ograniczoną częścią kosmosu. I już powoli zdarzały się sytuacje, w których jakieś satelity musiały dokonywać manewrów wymijających, bo ryzyko zderzenia między jakimiś dwoma funkcjonującymi obiektami było zbyt duże. Oczywiście jestem przekonany, że istnieje jakiegoś rodzaju rejestr orbit oraz nikt siłą rzeczy nie będzie wysyłał swojego pojazdu na orbitę, na której już wiadomo, że krąży jakiś inny pojazd, więc każdy, kto coś wysyła w kosmos, to raczej we własnym doskonale pojętym interesie pilnuje, żeby nie stwarzać ryzyka, ale nie ma państwowej jurysdykcji nad przestrzenią kosmiczną, która z założenia ma być przestrzenią eksterytorialną, trochę tak jak wody międzynarodowe, gdzie każdy sobie może wypłynąć swoim statkiem morskim na wody międzynarodowe i coś tam robić. To tak samo w kosmosie w ramach traktatu o niemilitaryzacji przestrzeni kosmicznej. Każdy sobie może coś w kosmos wystrzelić i tam latać, dopóki właśnie nie prowokuje zderzeń. I kwestia prawa kosmicznego, czyli objęcia jakimiś zasadami prawnymi tego, co się dzieje w kosmosie, jest współcześnie coraz modniejszą i coraz gorętszą sferą działalności międzynarodowej i państw, i firm, i prawników. W Europie na przykład Luksemburg jest takim państwem, które po prostu przyjęło w zasadach prawnych, w swoim prawodawstwie pewne jakieś rozwiązania prawne, nie znam ich szczegółów, czego one dotyczą, ani jak funkcjonują, ale Luksemburg, ponieważ ustawił sobie za cel taki, powiedzmy, może nie biznesowy, ale no de facto to się do tego sprowadza, ściągania do siebie firm z branży kosmicznej, to wprowadzili takie prawo, dzięki czemu firma kosmiczna funkcjonująca w Luksemburgu
będzie miała pewniejszą podstawę prawną do różnych działalności niż firma funkcjonująca w jakimś państwie, które jeszcze takich zasad nie wprowadziło. No, innym takim państwem są oczywiście Stany Zjednoczone, które też nad prawem kosmicznym pracują bardzo intensywnie. Więc myślę, że tak jak dzisiaj, trudno powiedzieć, żeby państwo miały urzędy do spraw kosmosu, chociaż pewnie w tych państwach, które się tym zajmują, takie urzędy pewnie w jakiś sposób funkcjonują. Są też krajowe i narodowe agencje kosmiczne, które różnymi takimi rzeczami się zajmują. To myślę, że w takiej coraz bliższej, może nie najbliższej, ale kilku, kilkunastoletniej przyszłości te państwowe jurysdykcje w kosmosie zaczną być czymś ważnym i wpływającym na ludzką działalność w przestrzeni. Wybiła 18, więc powoli nam się kończy czas. Bardzo dziękuję za wszystkie ciekawe pytania. Dziękuję za obecność na webinarium. Zapraszam na inne wydarzenia eduarctic.pl oraz na stronę polarpedia.eu, gdzie znajduje się mnóstwo informacji przede wszystkim dotyczącej Arktyki, ale może coś o kosmosie też tam się znajdzie. Projekt eduarctic.pl jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog.